Kapelusz za 100 tysięcy, napisał Adam Bachtaj. Sobota. W czwartek przyjechaliśmy do nieboża. Zaczynam jednak od soboty, bo w czwartek i w piątek nic się nie działo, a skoro nic się nie działo, to trudno o tym pisać. W sobotę padał deszcz, a potem zaczęła się ta zwariowana historia z kapeluszem za 100 tysięcy. Zanim jednak. Przystąpię do kapelusza powinnam się przedstawić. Nazywam się Krystyna Cuchowska, mam lat 12, przeszłam do szóstej klasy i jestem podobno dziewczynką. Ale daję słowo, to jakaś pomyłka. Od urodzenia powinna być chłopcem i nazywać się Krystyn Cuchowski. Mam o to wielki żal do rodziców. Bo pomyślcie, jak się czuje dziewczyna która ma usposobienie chłopca a w przyszłości, chciałaby być szlachetnym szeryfem. Szeryf rozprawia się z bandą zezowatego dżima i rozkochuje w sobie piękną córkę sędziego Richardsona wprost do nieprzytomności. Czyż ja w przyszłości będę mogła rozkochać złotowłosą Mary, wyrwać ją z rąk zezowatego dżima, stanąć z nią przed ołtarzem, a potem obsypać złotem i perłami? Ale trudno. Jestem dziewczynką i muszę się z tym pogodzić. Oficjalnie jestem Krystyna Cuchowska, lecz koledzy nazywają mnie Dziewiątka. Morowo, no co? Byłam bowiem szefem gangu na Saskiej Kępie w Warszawie i ośmiu starszych ode mnie szczeniaków słuchało mnie jak własnej matki. Zapytacie, jak zostałam szefem gangu, skoro z całej naszej dziewiątki Byłam jedyną dziewczynką, i do tego najmłodszą. To proste. Felek z Zakopiańskiej powiedział, że ten będzie szefem, kto wszystkich pokona. Na mnie w ogóle nie liczyli. Myśleli, że będę im chodziła do sklepu po cukierki albo cerowała skarpetki. O nie, moi drodzy nie wiedzieli, że w tajemnicy przed wszystkimi zapisałam się na kurs Judo. Gdy przyszło do próby, najpierw dałam pucówkę najstarszemu i najsilniejszemu Felkowi z Zakopiańskiej. Biedak, rozpłakał się, a inni nie chcieli już ze mną walczyć. Nazwali mnie dziewiątką, a potem usługiwali mi i przynosili lody. Mieliśmy mnóstwo wspaniałych planów, jednak skończył się rok szkolny i wszyscy rozjechali się na wakacje. Moja rodzina. Wyruszyła nad morze do nieboża. Na wczasy. Proszę sobie wyobrazić. Wczasy rodzinne polegają chyba głównie na tym, że dzieci zatruwają życie rodzicom, a rodzice dzieciom. To ma być wypoczynek? Początkowo miałam wdychać jod, żeby mi się wzmocniły migdałki i żebym przyjechała zdrowa do Warszawy. Ale jak tu wdychać, skoro tyle ciekawszych zajęć, na przykład Zbieranie bursztynów, nie mówiąc już o rozwiązywaniu zagadki kapelusza za sto tysięcy. Nieboże składa się z morza, plaży i reszty, a reszta składa się z domów i ulic, które krzyżują się przeważnie pod kątem prostym i mają dość ciekawe nazwy na przykład ulica Żart, ulica Słowicza, ulica Uskok. Z żartu po prostu boki można zrywać. A na Słowiczej wcale nie ma słowików, tylko wróble i makolągwy. Nasz dom czasowy nazywa się Ustronie. Stoi jak na pośmiewisko na samym środku ulicy Plażowej. Mieszkamy na pierwszym piętrze pod Trzynastką. Tata z Jackiem, mój młodszy brat, pożal się Boże, wciąż chodzą na ryby, a mama gra z paniami w brydża. Jeżeli jest pogoda, grają na plaży, jeżeli nie ma, w świetlicy. Zdaje mi się, że mama po to tylko wyjechała do nieboża, żeby przegrać premię, którą tata otrzymał w czerwcu w fabryce za jakiś pomysł racjonalizatorski. Czy nie mogła przegrać tych pieniędzy w Warszawie? Ja tymczasem marzę o wielkiej przygodzie. Dni w niebożu dzielą się na dni pogodne i niepogodne. Pogodne dni wszyscy siedzą na plaży, w niepogodne w kawiarni Jantar albo na tarasie hotelu pod trzema żaglami. Wszystko w niebożu jakoś się dzieli. Nawet letnicy i wczasowicze dzielą się na takich, którzy mają porażenie słoneczne pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia. Bo ponoć za długo siedzieli na plaży, a teraz schodzi im skóra i są podobni do łuszczących się czerwonoskórych Indian. Dlatego nieboże przypomina wioskę indiańską, której mieszkańcy cierpią na łuszczyce. W czwartek i piątek było piekło. Trzydzieści stopni w cieniu. Smażyliśmy się w promieniach ultrafioletowych i w innych, w jakich kto chciał. A w sobotę generalna klapa. Podobno nad Skandynawią zaległ nagle wielki niż i przemieścił się nad nasze wybrzeże, tak jakby nie miał nic innego do roboty. To skandal nad Skandynawią niż, a my musimy cierpieć i patrzeć, jak za oknami pada deszcz. Wszyscy nagle zwiesili nosy na kwintę i chodzili ze znudzonymi minami. Tylko tata pogwizdywał od rana, mówił, że jak deszcz. To lepiej biorą ryby. Jacek też tak mówił, bo zawsze powtarza za tatą. Wzięli więc rowery, peleryny, gumowe buty, wędki i pojechali w niewiadomym kierunku. Mama narzekała, że ją łamie, nie wiedziała w którym miejscu, lecz bardzo się krzywiła i wypytywała, czy na dole w świetlicy grają już w brydża. Niestety nie grali, więc mama zaczęła narzekać na ludzi, którzy zamiast zerwać się o świcie, Wylegują się w łóżkach i nie wiadomo, o czym myślą. Że mi było mamy, więc zahaczyłam mnie śmiało. Może poszłybyśmy na spacer. W taką pogodę? Zdziwiła się. Pójdziemy zbierać bursztyny. Wczoraj nazbierałam pół słoika. W taki deszcz? Wczoraj nie było deszczu. Ach, prawda, zupełnie o tym zapomniałam. Jeżeli masz ochotę, to idź sama. Mamusiu, przecież obiecywałaś w Warszawie. Tak, ale dzisiaj podle się czuję. Jestem pewna, że spacer dobrze ci zrobi. Wyjrzyj, czy jeszcze pada. Pada, Mamusiu. No proszę, chcesz mnie wygnać z moim ischiasem na taką pluchę? Okropność. W takim razie pójdę sama, powiedziałam zdecydowanie. Idź, moja droga, tylko ubierz się ciepło, bo podobno straszny wiatr. Włożę wellingtony i pelerynkę, nic mi nie będzie. I gruby sweter, bo cię przewieje. I jeszcze co? Może dres Maćka wisi w szafie. Dziękuję, będę wyglądała jak bokser. Mama chciałaby, żebym włożyła na siebie wszystko, co mam. Zgodziłam się jedynie na sweter. Żebyś mi się tylko nie przeziębiła. Oczywiście. Dla rodziców po to jedynie wychodzimy, żeby się przeziębić, a potem wysłuchiwać. A widzisz? A mówiłam, gdybyś mnie słuchała, to nie dostałabyś kataru. Tak jakby katar nic nie robił, tylko czychał na zdrowie. Ubrałam się szybko, spojrzałam w lustro, w wellingtonkach, w dżinsach i w zielonej pelerynie, wyglądałam jak Robin Hood. Wybierający się na łowy, a może nawet lepiej, Ciao, mamusiu. Zawołałam, porwałam słoik i wybiegłam z domu. Na dworze padał deszcz. Muszę przyznać, że podobał mi się deszczowy krajobraz. Od morza szedł wiatr. Na wysokim brzegu giły się w pokłonach sosny, ich korony jak flagi trzepotały nad smukłymi masztami pni. Grzywiaste fale osiadały na piasku, niby zmęczone daleką podróżą potwory. Pozostawiały po sobie obrzeża z piany drobnych muszelek i ciemnego kożucha morszczynu. Nad molo w porywach wiatru krążyły mewy. Było pięknie i dziko. A deszcz? Deszcz nie jest taki groźny. Można sobie Wyobrazić, że to olbrzymie natryski prosto z nieba, wydałam radosny okrzyk. Ahoj! i zbiegłam po schodkach na plażę. Po mokrym, ubitym przez fale piasku szło się jak po asfalcie. Minęłam molo, skierowałam się w lewo w stronę wioski rybackiej i morskiej latarni. Szłam wzdłuż wymytego przez fale brzegu, grzebiąc patykiem. Wśród osadu żwiru, muszelek i morszczynu. Szukałam bursztynowych skarbów. Pyszna zabawa. Wyobraziłam sobie, że jestem poszukiwaczem złota w Klondike. Czasem wśród muszelek błysnął bursztyn. Wtedy puszczałam się biegiem, jak gdybym obawiała się, że ktoś mnie uprzedzi. Z radością podnosiłam bryłkę bursztynu, ważyłam ją w dłoni i wrzucałam do słoika. Tak byłam zajęta zbieraniem bursztynów, że nie zauważyłam łodzi. Leżały na piasku jak wielkie śnięte ryby. Szłam dalej w stronę latarni morskiej. Naraz, tuż przed sobą, ujrzałam skuloną postać. Ktoś zbliżał się do mnie z przeciwnej strony jeszcze jeden poszukiwacz skarbów. Traf chciał, że między nami, wśród muszelek Błysnął fantastycznie duży kawał bursztynu. Ujrzeliśmy go jednocześnie. Ja jednak byłam szybsza. Skoczyłam do przodu i przydepnęłam bursztyn nogą. — To mój! — zawołałam zdobywczo. — A figa! Jego pierwszy zobaczyłem. Przede mną stał rosły chłopiec. Miał duże, zielone oczy, jasne włosy, a gęba tak mu się łuszczyła, że pożal się Boże, patrzył na mnie zadziornie. W pierwszej chwili chciałam mu ustąpić, ale nie spodobało mi się jego zaczepne spojrzenie. Właśnie, że ja, powiedziałam wyzywająco. Wpierw trzeba to ustalić. Bursztyn leżał na mojej drodze. W oczach chłopca zobaczyłam niebezpieczne błyski. Dawaj, powiedział, bo cię trzepnę. Spróbuj! Chłopiec chciał mnie pchnąć, lecz zanim mnie dosinnął, zastosowałam jeden z piętnastu zasadniczych chwytów i jak worek piasku przerzuciłam go przez ramię. Proszę bardzo, bohater leży na piasku, a ja się śmieję. Zdaje mi się, że był bardzo ambitny, bo zerwał się i ruszył na mnie z zaciśniętymi pięściami. Wystarczył jednak ledwo widoczny ruch nogi, żeby znowu zarył łuszczącym się nosem. Gdy wstał, roześmiałam się jeszcze głośniej. No, spróbuj. Nie miał ochoty. Rzucił mi tylko przez zaciśnięte zęby. Nie masz pojęcia, z kim masz do czynienia. I ty też nie masz. Jestem najlepszym ornitologiem w klasie. Zamurowało mnie ornitolog. Cóż to takiego? Może niebezpieczny przestępca, albo. licho go wie. Nie mogłam mu być dłużna. A ja? Jestem szefem gangu! zawołałam. Słyszałeś o dziewiątce saskiej kępy? Nie miałem przyjemności, bo mieszkam na Mokotowie. To ci powiem! Jestem dziewiątka i mam pod sobą ośmiu takich jak ty szczeniaków. Rozumiesz? Mięta! powiedział. Nie zaimponujesz mi. Ja w Wilanowie nad Wisłą znalazłam trzy gniazda remizów. Sparaniałam. Do tej pory nie słyszałam nigdy o remizach ani nie miałam przyjemności oglądać ich gniazd. Chłopiec uśmiechnął się kpiąco i wyjaśnił. Remizy to ptaki, które nad wodą budują fantastyczne wiszące gniazda. Jeśli chcesz, to mogę pokazać ci zdjęcia. Sam je robiłem. Pokaż, powiedziałam już mniej zadziornie. Niestety nie mam przy sobie, tylko w domu. Gdzie mieszkasz? Na Słowiczej, w Marysieńce. To świetnie. Wpadnę do ciebie. Strasznie jestem ciekawa, jak wyglądają te gniazda. Mówię ci, fantastycznie. Jak ci na imię? Maciek. A tobie? Krysia. Ale chłopcy nazywają mnie dziewiątka. Dlaczego nie siódemka? Bo w gangu było nas dziewięcioro, rozumiesz? Rozumiem. Podniosłam z ziemi bursztyn. Masz, jeżeli ci tak na nim zależy? Ależ nie, to głupstwo. Nie wiedziałem, że jesteś szefem gangu. Masz, powiedziałam. Możesz nawet powiedzieć, że dostałeś ode mnie. Dziękuję ci. To będzie naprawdę miła pamiątka. Przyjrzałam mu się dokładniej. Był wysoki, zgrabny i miał żywe ogniki w oczach. Może nawet nadawałby się do mego gangu na zastępcę szefa. Chciałbyś być w moim gangu? Zapytałam. Dziękuję. Jestem przecież ornitologiem. A cóż to takiego? Zajmuję się ptakami. To musi być nudne. Zastanów się. Zrobimy tutaj bandę i napadniemy na hotel pod trzema żaglami. Będzie fantastyczna zabawa. Ja wolę ptaki, odparł z uporem. Trudno? W takim razie przyjdę zobaczyć te zdjęcia gniazd remisów. Remizów, poprawił mnie. Zapamiętaj, Słowicza, 17, willa Marysieńka. Chciał! Podałam mu rękę. Odsunął się przezornie, uniósł dłoń do czoła i pożegnał mnie po żołniersku. Wracałam z pełnym słoikiem złocistych bursztynów. Czułam się jak poszukiwacz złota z klądaek wracający do domu z pełnym workiem złotego piasku. Ale nawet najwspanialszy poszukiwacz złota jest tylko. Człowiekiem. I po dniu pracy czuję, że ma pustkę w żołądku. Ja również czułam, więc postanowiłam wzmocnić nadwątlony organizm odpowiednią ilością kalorii. Grunt to kalorie. Na rogu ulicy Słowiczej i Jana Skolna poczułam się jednak dużo lepiej. Zobaczyłam bowiem wielki szyld. Kawiarnia Jantar zaprasza na smaczne lody i rurki z kremem własnego wyrobu. Na myśl o lodach zrobiło mi się lodowato. Rurki z kremem natomiast wprowadziły mnie w błogi nastrój. Minęłam ogród z moknącymi na deszczu barwnymi parasolami. Weszłam do parterowego pawilonu. Ogarnął mnie rozkoszny zapach kawy, wanili i świeżego ciasta. Na bufecie wesoło syczał niklowy ekspres, a sala była nabita do ostatniego miejsca. Na jednym metrze kwadratowym dziesięć osób, a każda coś piła, jadła, coś mówiła i paliła papierosy. Jednym słowem, poczekalnia w piekle. Gdyby nie rurki, byłabym uciekła. Lecz dla rurek z kremem warto się poświęcić. Stałam chwilę ociekając deszczem. Szukałam wolnego miejsca. Niestety, w deszczowy dzień. W jantarze łatwiej znaleźć sto tysięcy, aniżeli jedno wolne krzesło. Pomyślałam, że zjem przy bufecie. Zrzuciłam mokrą pelerynę, powiesiłam ją na wieszaku. W tym momencie zwróciłam uwagę na dwa kapelusze. Wisiały na sąsiednich hakach jak dwa bliźniaki. Były to letnie kapelusze z beżowej popeliny z gęsto stepnowanymi rondami. Oba nowiutkie, jakby prosto ze sklepu, i oba suche. Ich właściciele używali zapewne parasoli. Zastanowiło mnie, po czym można odróżnić takie dwa identyczne kapelusze. A zresztą, niech się o to martwią ich właściciele. Coś mnie niepokoiło, chociaż wtedy nie przypuszczałam jeszcze, że kapelusze staną się największą sensacją letniego sezonu. Tymczasem spoczywały spokojnie na sąsiednich hakach, jak gdyby je. Zostawili bracia syjamscy. Zamówiłam dwie rurki z kremem, usiadłam na parapecie okna, wzięłam przegląd sportowy i zaczęłam studiować tabele dziesięciu najlepszych wyników lekkoatletycznych na świecie. Po chwili zupełnie zapomniałam o kapeluszach. Naraz spostrzegłam, że ktoś podchodzi do wieszaka. Wytworniś, oceniłam go jednym spojrzeniem. Młody mężczyzna wyglądał, jakby go przed chwilą wycięto z londyńskiego żurnala. Elegancki garnitur z szarej flaneli, śnieżnobiała koszula, granatowy jedwabny krawat, a wszystko spod igły najlepszego krawca. Przy tym mina lordowska, a spojrzenie zdobywcy Mount Everestu. Przystojniak, śniady ogorzały Włosy ciemne, krótko przystrzyżone, z zabójczym przedziałkiem na boku, a w zębach krótka pękata fajeczka. Jednym słowem, Goguś, który zlazł wprost z ekranu. Zanim zdążyłam lepiej mu się przyjrzeć, Goguś, tak go będę nazywać, sięgnął po kapelusz. Wahał się, który z dwóch zdjąć z wieszaka. Trwało to mgnienie oka. Potem. Zdecydowanym ruchem zdjął kapelusz wiszący bliżej drzwi wejściowych, przełożył go do lewej ręki, wziął stojący w kącie parasol i wolnym, niemal majestatycznym krokiem skierował się do drzwi. Zapamiętałam każdy jego ruch, jakby to był film kręcony w zwolnionym tempie. Po chwili ujrzałam go w ogrodzie. Bez pośpiechu otwierał parasol, kapelusz wciąż trzymał w ręku. Wydało mi się to nieco podejrzane, po jakie licho wydawać forse na kapelusz, żeby później nosić go w ręku. A może to należy do dobrego tonu? Gogoś tymczasem sprężystym i pełnym elegancji krokiem przemierzał ogród, a gdy znikł w bramie i skręcił w ulicę Jana Skolna, widać było tylko czarny parasol sunący nad żywopłotem, niby spadochron. Wtedy do wieszaka zbliżył się drugi mężczyzna. Najpierw zobaczyłam jego wielką łysinę, potem szerokie plecy. Ubrany był bardzo niedbale flanelowa koszula, a na niej stara wełniana kamizelka, welwetowe wytarte spodnie i rozczłapane trampki. Wolno ospale sięgnął po pozostały kapelusz. Chciał go włożyć, lecz nagle przyjrzał mu się, Uważnie. Obracał chwilę w pulchnych dłoniach, odwrócił dnem do góry, zajrzał do środka, a potem odsunął i powiedział głośno i dobitnie. — Przecież to nie mój kapelusz! We mnie coś drgnęło. Coś potrzepnęło mi, że zaczyna się niezwykła przygoda. Oto kawiarnia nabita ludźmi, a tylko ja jedna zauważyłam pomyłkę. Podeszłam, dygnęłam i powiedziałam – proszę pana. Przed chwilą jakiś pan zabrał wiszący obok kapelusz. Jeśli pan chce, to wyskoczę, może go jeszcze dogonię. Łysy jegomość uśmiechnął się dobrodusznie. – Będę ci bardzo wdzięczny, ale czy to warto w taki deszcz? – Głupstwo – powiedziałam i wybiegłam z kawiarni. Byłam ogromnie ciekawa. Jaką minę zrobi Goguś, gdy mu powiem, że zabrał cudzy kapelusz? Niestety nie zobaczyłam jego miny, bo Goguś rozpłynął się w mglistym powietrzu. Pobiegłam do rogu ulicy Jana Skolna, potem sto kroków w lewo, zawróciłam sto kroków w prawo. Nic. Tylko pustka i deszcz, a w deszczu ja z miną rozczarowaną i z mokrą głową, jak wariatka. Zniechęcona zawróciłam do kawiarni. W progu czekał już na mnie łysy jegomość. Nerwowo przecierał szkła okularów i mrużył krótkowzroczne oczy. Ale zmokłaś, moja panno, przywitał mnie. Mówiłem, że nie warto. To głupstwo i proszę się nie przejmować, bo dobrze sobie zapamiętałam tego pana. Jegomość założył okulary. Jesteś bardzo uprzejma. Sądzę jednak że to zwykła pomyłka, a ów pan, gdy się tylko zorientuje, odniesie kapelusz do kawiarni. I mnie się tak zdaje, powiedziałam. Zresztą, czy to ma jakieś znaczenie? Kapelusze były przecież identyczne. Skąd wiesz? Mam wyrobione oko. Jestem pewna, że miały nawet ten sam numer. Proszę zmierzyć. Jegomość patrzył na mnie z niedowierzaniem. Wolnym ruchem przykrył łysinę. – Jak ulał? – powiedział zdziwiony. – Ty rzeczywiście masz wspaniałe oko. – Bo – uśmiechnęłam się tajemniczo – gdyby pan wiedział, z kim ma do czynienia, to by się pan tak nie dziwił. jegomość zmrużył porozumiewawczo oko. – Jestem okropnie ciekaw. – Szef gangu – dodałam szeptem. Jego mościa zamurowało. Dopiero po chwili roześmiał się ni w pięć, ni w dziewięć. — Może się pan śmiać z siebie, powiedziałam. Zamienili panu kapelusz, a pan nic nie spostrzegł. A ja muszę za pana uważać. Jego mość zatarł pulchne obsypane rudawym włosem dłonie. — To pięknie, że jesteś szefem gangu. Pomożesz mi odnaleźć kapelusz? Przecież ten leży jak ulał. Jego mość zdjął kapelusz, obracał go w dłoniach i przyglądał mu się uważnie. Tak, leży jak ulał, a jednak nigdy bym go nie oddał. Nie rozumiem przecież. Nie warto zastanawiać się nad tym, przerwał mi. Mam nadzieję... Że ten człowiek odniesie mój kapelusz do kawiarni, a ten zostawię tymczasem u kelnerki. Bądź zdrowa, szefie gangu. Dziękuję ci serdecznie, byłaś naprawdę bardzo miła i uprzejma. A gdybyś przypadkiem spotkała tego pana, to powiedz mu, że kapelusz jest w jantarze.